który może się okazać poprawny, bądź nie. Albo nie. Tak. Wtedy jeszcze spowodują większy kryzys i większą recesję. Nie, no bo cały czas teraz na przykład są wykańczane plany inwestycyjne na rynku nieruchomości, które były rozpoczęte wcześniej dużo, nie? Jeszcze przed kryzysem. Więc ja myślę, że racjonalne jest czekanie z kupnem mieszkania. Nawet jeśli twierdzimy, że teraz jest faktycznie równowaga, że już ceny mieszkań osiągnęły poziom równowagowy, co mi się nie wydaje, to i tak racjonalnie jest poczekanie, no bo co, zdrożeją o 5%, tak? Czy one stanieją w jakimś stopniu, załóżmy 10%? No to racjonalne jest, tak? Czyli opłaca się czekać? No, na pewno z pół roku. Nie ma już więcej pytań. Bardzo dziękuję naszemu gościowi. Dziękuję. Wystarczamy.